Marcin. Może ja tak jeszcze w nawiązaniu do tego, co Piotr powiedział już o współpracy z samoobroną. Znamy tutaj wiele osób na sali. Spotykamy się pod Sejmem czasami, z niektórymi pod sądami. Basia, pan Józef praktycznie bardzo często są u nas na protestach. Wszyscy przebrnęliśmy przez różne partie. Przez różne. Każdy szukał pomocy wszędzie. Od pan Józef to już jest chyba weteranem, tak, około 20 lat. Czyli on. No tak, Ewa jeszcze dłużej. 23 lata też. Czyli piękny okres. Bujali się w obłokach wszelkich tej otoczki dymowej, tych partii, które miały być partiami dla ludzi. To są ludzie bezczelni, chamscy, butni. Niektórzy mają rozdwojenie jaźni prawdopodobnie, no bo jeżeli ktoś jest ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, to jest coś dziwnego. Przecież te dwa urzędy powinny po prostu nasuwać się między sobą. To nie wiem, czy jak pan minister Ziobro wstaje rano, to jest ministrem takim, czy prokuratorem, no ale musi ze sobą toczyć jakąś wojnę. Chyba wewnętrzną przynajmniej. A skoro toczy wewnętrzną, no jeszcze jest posłem, tak? I szefem partii. Także to już pomijam to wszystko, ale chodzi mi o to głównie, że spotkaliście się z różnymi opcjami, które obiecywały wam cuda niewidy. Posłowie mają piękny system. Mam problem, panie pośle, pomożemy. Proszę zostawić numer telefonu. Wiecie, po co chcą wasz numer telefonu? Po to, żeby go od razu zablokować w telefonie. Że gdybyście dostali numer telefonu od kogoś, żebyście się nie dodzwonili. Tu jest najlepszy przykład. Partia, która reaktywowała się około 8 miesięcy temu. Gdzie tam pan Zbigniew Z, już będę mówił Zbigniew Z, bo o czymś też to świadczy, bo nie odpuścimy pewnych rzeczy. Nie odpuścimy sędziom, nie odpuścimy ludziom, którzy niszczyli nasze dzieci i wy też nie odpuścicie tego, że co wam zrobiono przez tyle lat. Zresztą mnie też ścigano. 4 lata pani prokurator na zlecenie z panią sędzią próbowały mnie zamknąć. Nie skazano mnie. Jest to prawomocny wyrok. I teraz próbuję dochodzić swoich praw. Rzecznik Praw Obywatelskich wysyła pisma do CBA, do prokuratury właśnie przeciwko temu, że sędzia z panią prokurator próbowały forsować sprawę osądzoną. I co się dzieje? Idzie sprawa do Otwocka, pani prokurator umarza. Po wielu latach doszliśmy do tego, że nie będąc z kimś, kto ma siłę, żeby chociażby nawet poseł, tak, który może mówić, żeby nagłaśniać, bo co najbardziej boli? Prawda. I my, mówiąc od trzech lat już pod sądem, jak pani sędzia Małgorzata Orzech-Placek zuważała państwo polskie, około 1 000 000 złotych, z dwoma koleżankami, a to cała ta kamaryna robiła. Czyli tych sędziów tam jest, nie wiem, 7 było. Doszliśmy do tego, że jej ojciec jest poszukiwany listem kończy. Za przekręty. I co ciekawe, jest duże prawdopodobieństwo, że te przekręty robił ze swoją córką, jak prowadzili firmę rodzinną. Około 1 000 000 dolarów w latach 2015 gdzieś, plus minus te okolice, okradli. ZUS, FRON, czyli niepełnosprawnych, VAT, no i prywatnych rolników, którzy dostarczali ogórki. Jeśli mogę coś powiedzieć, generalnie, słuchajcie, to jest złożona historia, ale pokazuje tak naprawdę z kim mamy do czynienia. Z ludźmi, którzy są, mają powiązania przestępcze, a są sędziami. Tutaj Marcin powiedział o ojcu pani sędzi i tak dalej, ale słuchajcie, ja bym teraz poprosił Krzysztofa, no bo to właściwie on jest organizatorem dzisiejszej konferencji, tak jako samoobrona i Krzysztof. Także Krzysztofa, no to powinniśmy zacząć. Przepraszamy, ale... Nie szkodzi ten ból wasz, aż czuć. Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji dotyczącej alienacji rodzicielskiej. Pozwólcie, że usiądę, wysiedzicie, będzie nam łatwiej mówić, porozumiewać się i powiedzieć te frazy, które chciałbym powiedzieć. Skąd wzięła się samoobrona? Któregoś razu dwaj panowie spotkali się ze mną, dotarli do mojego telefonu, umówiliśmy się i poruszyliśmy ten temat. Zgodziłem się z prostego względu.
ponieważ na stronie internetowej naszej samoobrona.rp.org jest napisane w tytule Partii Samoobrona, Partia Ludzkich Spraw. No więc przyszli ludzie mają problem, rzucajmy to na forum partyjne, rozszerzmy to na cały kraj, nie bójmy się tego. W Samoobronie jeszcze za czasów Andrzeja Lepera była taka komórka właśnie tych ludzkich spraw. Były te rzeczy niespełnione, których wtedy to SLD, PSL jeszcze inni nie realizowali. Zresztą Buzek też. Z tej komórki przez wiele rzeczy, które zgłaszane były, przetrwało. No później wiemy, co się stało, było nieruszane. Człowiek, który przejął partię, uśpił to wszystko na 10 lat, brał pieniądze od PiS-u, był zadowolony, nic się nie działo, więc postanowiliśmy z kolegami to odnowić, uruchomić. No ale w sądzie zaczęła się tragedia, bo myśleliśmy, że zrobimy to przez miesiąc, dwa, przystąpimy do wyborów, ale w sądzie Zbyszek, ja mówię Zbyszek, to żebyście Państwo wiedzieli, że to chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Ja tak skracam, żeby go nie gloryfikować. Zbyszek miał sędziego pana Schaba. On był prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym całego, w tym 7 Wydziału Rejestrowego. No ten gość to jest, powiedzmy, akolita Ziobry taki, jakich mało na świecie. 11,5 miesiąca trwała rejestracja. Ginęły akta, ginęły podpisy. Szukaliśmy przez tydzień w jednym sądzie dużym, co prawda gmachowo, ale przecież to nie jest jakiś obiekt nie do przejścia. Przez tydzień nikt nie wiedział, gdzie są akta samoobrony. Czy ma sędzia, czy wizytator, czy prezes, czy gdzieś poszły do oglądania, czy do służb. No tragedia, ale nie poddaliśmy się. Ja mam 3 pisma, które robimy. Koledzy pomagają, niedługo zamieścimy na stronie internetowej, czy na Twitterze, czy na stronie partii pisma do Zbyszka, gdzie nawet nie raczył odpowiedzieć. Także mamy i to nie odpowiada. Schab po 8 miesiącach odpowiedział długopisem sędziego wizytatora. Także no i ja myślę, że ten awans do sądu apelacyjnego na przewodniczącego to jest między innymi ta działalność wobec samoobrony, no bo to kolega Schab już jest oczko wyżej. No i postanowiliśmy uruchomić to, rzucić na forum partyjne i będziemy szukać do tego państwa i pomocy. I stało się tak, że wczoraj dostałem telefon, że stowarzyszenie jedno, ono jest z Kalisza, mówi, że no nie zdążyło, za późno się dowiedzieli, bo chcieli tu przyjechać. Ale zrobimy niedługo następne spotkanie, tylko pokrzywdzonych przez polski wymiar sprawiedliwości. Bo dzisiaj bardziej to dotyczy dzieci, alienacji, więc może nawet dobrze, że nie dojechali. A następne spotkanie będzie tu. Tutaj to jest paleta już naprawdę nie do wyczerpania. I zwrócimy się do Państwa właśnie o taką pomoc, włączenie tych środowisk i tych stowarzyszeń pod logo symbol partii. Nie dlatego, że chcemy mieć nad Wami jakąś tam władzę czy opiekę, cokolwiek. Nie, tylko razem możemy więcej. I partia polityczna może więcej. W tej chwili powstał taki pomysł, żeby utworzyć związki zawodowe. Bo ponieważ ustawa o związkach mówi, że one mogą więcej. Partia może do pewnego momentu elegancko, natomiast związek może praktycznie wszystko i nie ma takich ograniczeń. Trzeba oczywiście zebrać masę podpisów, bo PiS tak obwarował tą ustawę, że w województwie musi być 30 osób. Cuda nie widy, także źle się dzieje. Później jak będziemy mówić o kontach, to dowiecie się, żeby płacić na konto partii, trzeba pisać imię taty. I czekamy, kiedy trzeba będzie wpisać numer, bo tu dziadka. No tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. I zgodziliśmy się jako partia ruszyć ten temat. Koledzy kręcą, będą pisać, my na swojej stronie też będziemy pisać. Ja osobiście zaprosiłem pana Zbigniewa Ziobrę na dzisiejsze spotkanie, no ale jak widzicie nie dojechał, także
nie mamy przyjemności z nim tu dziś porozmawiać. Ale temat jest palący, bolący. Przemilczany przez media, to trzeba też akceptować. Ale większość rzeczy jest przemilczana w tej chwili, zajmują się zupełnie, może pan napisać 100 skarg, zresztą pan pewnie wie, do prokuratury i nie wiem, my piszemy do o związkach zawodowych, o kradzieży, o defraudacjach. Nikt się w ogóle tym nie zajmuje. Dlatego teraz chcemy napisać do Olafa i do innych struktur europejskich. Może tam ktoś opamięta Zbyszka i mu coś przybliży, że trzeba się zająć tym wszystkim. Znaczy ja jeszcze przerwę, przepraszam na chwilę, Krzysiu, odnośnie mediów. Posłuchajcie, my byliśmy w Częstochowie na proteście pod sądem w sprawie tego zamordowanego Kamilka. Udało nam się ściągnąć Radio Polskie i TVN. Nagrywali nasze wypowiedzi, były wywiady z nami zrobione. Oczywiście mówiliśmy, że to są bandyci, ja nawet z jedną tą sędzią, która sądziła tę sprawę, ona jest w tej chwili prezesem sądu tego rejonowego, miałem spotkanie, rozmawiałem z nią. Wyobraźcie sobie ani jedno, ani drugie. To nie jest to, że PiS tu, a TVN sobie. To jest jedna klika. To jest jedna klika zarządzana tymi samymi łapami. Nie wiadomo, czy koniecznie tymi, które są w Polsce, bo niedobrze mogą być w dowolnym miejscu na świecie. Jest to jedna klika sterowana. I teraz, jak widzicie, dziś nikt nie dotarł, tak? Też był TVN zaproszony, Piotr zapraszał TVP. Około 30 mediów, telewizji. Sprawami dziećmi zajęła się jedynie TVP1, TVP3 Rzeszowska i w Przemyślu, tak? To też Rzeszów był zresztą. Może wypadek przy pracy to się zdarzył i tyle. Natomiast posłuchajcie, jest was wiele osób. To, czy wam się podoba, że to jest samoobrona, czy PiS, czy PO, czy SLD, czy inne stowarzyszenie. Szukajcie wspólnych punktów. I tam, gdzie macie te wspólne punkty, idźcie z tymi ludźmi. Czy z nami, samoobroną, czy z inną partią. Tylko w tych spójnych punktach. Inaczej nic się nie da zrobić. My tu już mieliśmy też rozmowy, Krzysztof, akurat z Piotrem byli pod Grunwaldem, rozmawiali z partią Bracia Kamraci odnośnie usunięcia, pozbawienia sędziów immunitetu, potem z prokuraturą będziemy to samo próbowali robić i tak dalej po kolei. Rozmawialiśmy z Maciakiem też o tych rzeczach. I tam, gdzie będą te punkty wspólne, będziemy się wspierać po prostu. Bo inaczej tego nie zrobimy. Wyobraźcie sobie, wynajęliśmy salkę, bardzo sympatyczna, mała, ale szukaliśmy czegoś taniego. PiS, PO, inne partie nie szukają. One mają takie pieniądze, że oni przywożą na różne swoje konferencje autokary, sznury autokarów, jadą na przykład do Suwałki, przywożą ludzi. Bo nikt z Suwałk nie jest wpuszczany na konferencję czy tam na spotkanie z Jarosławem. Tylko autokary. Jeżeli będziemy potrafili się zjednoczyć wszyscy razem, media nie będą nam potrzebne. Internet jest najlepszym medium w tej chwili. Jest wygodny. Ludzie rzadko już oglądają telewizję, jakieś tam wiadomości. To, co możemy zrobić, naprawdę ma dużą siłę. Tylko trzeba chcieć. Tak jak Krzysztof powiedział, dziś będzie o alienacji rodzicielskiej. To jest nasza taka pierwsza konferencja zorganizowana wspólnie. Ale będziemy to robić. Nawet jeżeli będziemy mieli siedzieć w tym samym gronie, to będziemy to nagrywać, będziemy to ciąć, żeby niestety nie było za długie, bo długich rzeczy ludzie nie przysłuchują, ale będziemy to skracać na tyle, żeby trafiało to do społeczeństwa i niech widzą ci, co rządzą, że oni coś czekają, się dzieje. Mogę jedno zdanie? Przepraszam, bo państwo tutaj poruszacie problem alienacji rodzicielskiej, ale trzeba tutaj problem jakby spojrzeć na ten problem w dużo szerszym kontekście. To szeroko rozumianego całego wymiaru sprawiedliwości. To są sędziowie, prokuratorzy, notariusze, komornicy, adwokaci. To są zorganizowane grupy przestępcze. Ale będziemy mówili zaraz o tym. Ja też będę chciał tutaj parę słów. Bardzo proszę powiedzieć, ale to ja tylko przerwałem na chwilę. To ja panu dopowiem, bo w tym tygodniu, pod koniec nowego tygodnia ukaże się program samoobrony. On będzie w formie elektronicznej na stronie i w formie pisanej.